6100 zł za monetę, 10 groszy, rocznik 1999. Słuchajcie, coś niesamowitego, co się dzieje na licytacjach, szczegóły w dalszym ciągu. 6100 zł za 100 sztuk monety, 10 groszy 1999, sprzedane za 6100 zł, 100 sztuk, czyli 61 zł za sztukę 10 groszówki, co daje 61 000% wzrostu, słuchajcie, przy tak niskim nominale. Woreczek, który można było nabyć za 10 zł, bo jest to nominalnie 10 zł, jest warty ponad 6000 zł. Takie woreczki jeszcze niedawno można było nabyć w NBP. Teraz jest z tym bardzo ciężko, ale można sobie zakupić na aukcjach internetowych i zbierać woreczki, jak to robi bardzo dużo kolekcjonerów. Kolekcjonują woreczki mennicze monet. Tutaj przykład 10-groszówki 1999 po 20 latach. Taki wzrost ceny to jest coś niesamowitego i niebywałego. 5 luty 2022 zakończyła się ta aukcja, a więc mamy tutaj cennik na 5 luty 2022. I szybciutko, 10 groszy 99 wygląda tak. W tym stanie jest warte tylko 10 groszy, to jest moneta zniszczona. Natomiast słuchajcie, moneta w stanie idealnym 140-180 zł na kup. Teraz w licytacjach kupicie dużo taniej. Oczywiście mówię o ludziach, którzy zbierają monety mennicze, obiegowe i chcą mieć w stanach idealnych, bo ktoś, kto nie zbiera, to powie, że 10 groszy jest warte tylko 10 groszy. Nakład średni 47 milionów, ale powoduje, że jest to moneta rzadka, obiegowa i jest dość poszukiwana w stanach idealnych. Jak widzicie, jak woreczek się zachował, no to 6100 zł, coś niesamowitego. I słuchajcie, numizmatyka zaczyna się dzisiaj. Ja daję sobie podwójne zabezpieczenie dla monet, holder, album na monety i wszystko takie, taki asortyment cały zakupicie sobie w sklepie S-Numizmatyka. Link do sklepu poniżej, 10% zniżki na kod Zakapiol 2022 do końca roku i wielokrotnego użytku na monety, na banknoty i różnego rodzaju inne kolekcje oraz monety i banknoty. Trzymajcie się i do następnego. Hej!